Pierwsza niedziela Adwentu, pierwsza niedziela, pierwszy dzień nowego roku liturgicznego. Chciałoby się powiedzieć, i znowu zaczynamy tak samo. Adwent, za 3-4 tygodnie Boże Narodzenie, czas Bożego Narodzenia i cały rok liturgiczny przed nami, ale daj Boże, żeby on był już inny, nowy, niepowtarzalny, ten z przełomu roku 2010-2011. Że nasze serca będą inne, nasze sytuacje będą inne. I daj Boże, że w inny, głębszy sposób odczytamy przesłanie, które będzie nam niosła Ewangelia, treści liturgiczne, poszczególne święta i uroczystości. Z wielką pokorą, ale i nadzieją stańmy u progu tego roku liturgicznego, wiedząc, że Bóg chce naszego zbawienia, że jest Bogiem Emanuelem, który nas nigdy nie opuści. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem. On będzie rozjemcą między ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, rozumiecie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przeobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień. Nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzą. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamywać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto Słowo Pańskie. Rozpoczynamy czas Adwentu, czas na przyjście Pana, na Boże Narodzenie. I pozwolę sobie odwołać się na początku nie tyle do słów Biblii, co do najbardziej chyba znanych postaci adwentowych i takie główne role Adwentu, oczywiście oprócz samego Pana Jezusa, który jest samym światłem Adwentu.
Mianowicie chodzi mi o Maryję i Józefa. Oni byli pierwszymi z ludźmi, którzy przeżywali tak blisko Adwent, tak dosłownie to ten czas narodzenia Jezusa, przyjęcia Jezusa w imieniu całej ludzkości. I ja chciałbym tak pokrótce streścić, żebyśmy my zobaczyli, jaki był ich Adwent i jakie było ich Boże Narodzenie, żeby to było dla nas wzorem, żeby nie nastąpiło jakieś nieporozumienie w oczekiwaniu. Józef i Maryja, jak mówi nam Biblia, byli zaręczeni i na pewno było to małżeństwo, no z jednej strony bardzo narzeczeństwo bardzo zwykłe, młody chłopak, młoda dziewczyna, pokochali się, zapragnęli być ze sobą przez całe życie. Na pewno rokowali bardzo dobre nadzieje, ona śliczna, niepokalanie poczęta, czysta, dobra, mądra. On także szlachetny młodzieniec, pracowity człowiek, taki werus Izraelita. No, można się było spodziewać najwspanialszego małżeństwa. Na pewno, jak każde narzeczeństwo na świecie, i oni marzyli, wyobrażali sobie, jak będzie wyglądał ich dom, ich małżeństwo. To było środowisko żydowskie, bardzo tradycyjne. Tam wszystkie zwyczaje, przepisy dosłownie zachowywane. Dlatego mogli sobie bardzo, że tak powiem, z dużą dozą prawdopodobieństwa wyobrażać, jak to będzie wyglądać, jak oni się pobiorą. Józef przejmie te wszystkie role mężczyzny, Maryja kobiety. Urodzi się dziecko, a na pewno tych dzieci będzie więcej, bo małżeństwa miały wtedy dużo dzieci, rodziny były wielodzietne. Więc tak się to wszystko zapowiadało pięknie, szlachetnie i zwyczajnie. I nagle jest zwiastowanie i powiedzielibyśmy językiem współczesnym, zaczyna się trzęsienie ziemi. Bo nagle pojawia się jakieś dziecko w łonie Maryi. Ona rozmawiała z aniołem, jest związana tajemnicą. Józef, pamiętamy, toczy te wewnętrzne walki. To jest po prostu, no tak jak wspomniałem, trzęsienie ziemi. To nie chcę tu już szukać jakichś porównań, ale tak by się dowiedzieć, że przed ślubem, że narzeczona, nie wiem, nie będzie bezpłodna, czy że jest chora na nowotwór, że tego, no coś potwornie mocnego. To nie był niuans. To zmienia w ogóle całą optykę i perspektywę ich spojrzenia na przyszłość. Ale oni się na to godzą. Maryja mówi fiat, anioł we śnie mówi do Józefa, przyjmij to dziecko, ono nie pochodzi z grzechu. No i decydują się, że pobiorą się, wiążą się związkiem małżeńskim. Maryja się spodziewa dziecka i mogą sobie dalej wyobrażać jakoś, że to dziecko się pocznie w Nazarecie. Oni mają dom. Józef ma całkiem niezły zawód, jest cieślą. Aż tu nagle zmiana opcji. Pojawia się jakiś spis ludności. Muszą się pakować i wyruszać w drogę. Ale no znowu mają jakiś plan, że skoro już wyruszają w drogę, że skoro Maryja jest w stanie błogosławionym, to gdyby się zaczął poród, to pójdą do gospody. No tak jakby dzisiaj każdy gdzieś tam się w hotelu zatrzyma, jakoś będzie sobie radził. Nagle zmiana opcji. W gospodzie nie ma miejsca. I nagle lądują w jakiejś grocie. Potem jest ten nieprawdopodobny poród. Maryja, ona pochodziła z normalnego domu, nie wyobrażała sobie, że będzie rodzić w jakiejś grocie. Zupełnie się ten scenariusz posuwa w innym kierunku. Potem się pojawiają pasterze, potem po narodzeniu pojawiają się chóry anielskie. I kiedy może by mogli uważać, że to chwilowe zawirowanie z narodzinami tego dziecka, nagle przychodzi anioł i mówi, uciekajcie do Egiptu. I nagle lądują w jakimś Egipcie, bez w ogóle majątku, bez swoich, wszystko zostało w Nazarecie. To jest nieprawdopodobna zmiana scenariusza. To jest trzęsienie ziemi, jak u Hitchcocka. Na początku trzęsienie ziemi, potem atmosfera jeszcze rośnie i staje się coraz bardziej jakaś napięta. I kiedy w końcu wracają do Nazaretu, to jeszcze w wieku 12 lat Jezus im przypomina, uważajcie, wy uczestniczycie w scenariuszu, który nie jest wasz. Proszę zwrócić uwagę, jak niewiele by Jezus musiał zrobić, żeby zaoszczędzić Matce Bożej Józefowi tylu nerwów, by powiedział, mamo, ja tu zostanę jeszcze 3 dni, wrócę. Nic im nie powiedział. Przepraszam, od strony wychowania dzieci Jezus się zachował bardzo niegrzecznie. A potem jeszcze mówi do Maryi, czy nie wiedziałaś, że powinienem być w tym, co należy do Ojca mego? Maryjo, czy ty nie wiesz, że to nie jest twój scenariusz? Że to nie są zasady, że tu w tej historii twojego życia nie wszystkie zasady ze świata są przekładane na wasze małżeństwo, na waszą rodzinę, na wychowanie mnie. I Maryja te wszystkie sprawy rozważa w sercu. Ona, taka mądra, ona się zastanawia, kim ja jestem, co to za historia,
Co to za dziecko? Jaką ja mam tutaj rolę do odegrania? Nie zastanawia się, proszę Państwa, bo my się często zastanawiamy, jak drugiego człowieka nagiąć do swoich zasad. Jak go przekonać. Jedna mama by mówiła, no tak, błąd popełniłam wychowawczy, muszę tego Jezusa lepiej wychować i pewnych reguł nauczyć. A ona się zastanawia, co to za dziecko jeszcze? Co to za człowiek? Co to za historia? Jaka jest moja rola w tym wszystkim? Kochani, mówię o tym, staram się jakoś przekonująco to przedstawić, ale wiernie, tak jak to jest w Ewangelii przedstawiane, żebyśmy nie czekali na Adwent i na święta, które będą naszym scenariuszem. Scenariuszem, który będzie się prezentował tak, żyli długo, szczęśliwie i było fajnie i przytulnie. Przepraszam, ja do was, kochani, mówię, prowadzę z wami dialog. Ja nie rozmawiam z wami na mszy świętej, ale to, co wy chcielibyście powiedzieć, ja wnioskuję na podstawie tych ludzi, którzy do mnie przychodzą, którzy do mnie piszą przez internet. Oczywiście nie można tego przekładać tak w 100% pewności. Może ktoś z Państwa miałby zupełnie inne spojrzenie. No ale ja się tak wam odpowiadam to, do czego oni mnie prowokują. 90% ludzi, którzy przychodzą do nas do księży, przychodzi po to, żeby odzyskać coś utraconego. Spokój, jedność z mężem, jedność z dzieckiem, żeby odzyskać zdrowie, żeby było tak jak kiedyś, bo się, proszę księdza, pokręciło i niech ksiądz pomoże, żeby to wróciło, co było. Druga część, proszę księdza, żeby nie bolało, bo boli. Bo się wyjść z bólu chce, bo boli samotność, bo boli niska samoocena, bo bolą rany, bo boli relacja z mężem, z matką, z córką, z przyjaciółką, bo boli. Niech ksiądz coś zrobi, żeby nie bolało. Żeby nie bolało. I żeby jeszcze było poczucie bezpieczeństwa. Wiem, o co chodzi w moim życiu. Rozumiem, do czego to wszystko zmierza. Kontroluję to wszystko. Wiem, czego mogę oczekiwać i wiem, jak ominąć pewne rzeczy nieszczęśliwe. Może nie wymieniłem wszystkich, taką sobie dzisiaj refleksję czyniłem, ale tak bym streścił ogólnie te tematy. Drodzy bracia i siostry, to nie do chrześcijaństwa z takimi tematami. Błagam was, ja wiem, że wy to przeżywacie. My wszyscy to przeżywamy. Ból, niską samoocenę, że się coś popsuło, że kłopoty ze zdrowiem, że samotność, że niepewność, że lęk. No kto z nas tego nie... Tylko nie pytajmy, jak to zlikwidować, tylko jak to przeżyć. Proszę księdza, niech mi ksiądz da taką wiarę, żebym przeżyła te kłopoty z mężem i moje małżeńskie, żebym miała wiarę większą niż rozpacz, która mi się ciśnie do głowy. Proszę księdza, niech mi ksiądz pomoże zrozumieć, dlaczego mi się tak w życiu pokręciło. Nie niech ksiądz zlikwiduje to pokręcenie, tylko pomoże zrozumieć, dlaczego mi się tak w życiu pokręciło. Rozszyfrujmy to hasło. Proszę księdza, spróbujmy się zastanowić wspólnie, jak Bóg to widzi. Bo jak ja to widzę, jak moje koleżanki, znajomi to widzą, którzy mówią, rozwiedź się, zarabię więcej pieniędzy, dają takie różne rozwiązania doczesne. To ja wiem, ale jak Bóg to widzi? Co On tu widzi, czego ja tu nie dostrzegam? Co mi Bóg chce pokazać? Jak to wykorzystać dla mojego zbawienia? Przepraszam bardzo, ale chyba na 1000 to jedna osoba przyjdzie i powie, proszę księdza, cierpię, coś się stało. Jak to wykorzystać dla mojego zbawienia? Jak z tym problemem dojechać do nieba? Kochani, dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że Maryja wyraźnie w tym scenariuszu jest ogałacana. Z chwilą poczęcia rezygnuje ze swojej wizji małżeństwa. Józef będzie jej opiekunem, ale nie będzie mężem w sensie ścisłym. Ona zachowa dziewictwo. Ona nie będzie miała dzieci całej gromadki z Józefa. Ona jest ogołocona w pewnym stopniu. Potem ogołocona z Nazaretu, potem ogołocona z gospody i zostaje w stajni i rodzi dziecko. Co my robimy na Boże Narodzenie? Napychamy lodówki, że aż trzeszczą. A wie pani co? Pani da jeszcze pół kilo szynki, bo może zabraknie. Tak 24 grudnia rano. Napychamy lodówki, kredensy, szafy, pawlacze, że aż trzeszczą i mówimy Boże Narodzenie, żeby niczego nie zabrakło. Przepraszam, im w stajni wszystkiego zabrakło. Jedno, czego im nie zabrakło? Miłości mnie zabrakło. Miłości i osiołka. Super osiołek, wielofunkcyjny.
To było ogołocenie. Rozumiecie, jest jakieś nieporozumienie. Jeszcze jedna, tak się zastanawiałem, że my nie mamy w naszych obyczajach bożonarodzeniowych, że w Boże Narodzenie nie używamy czegoś, co nam bardzo potrzeba. Nie? Chleba się nie używa. Przepraszam, że tak, na Boże Narodzenie wodę się zakręca w całej Warszawie. Jakbyśmy poczuli, co to ta stajnia była. Jakby tak z wiadrem trzeba było latać po wodę. Przepraszam, fantazjuję, ale to było ich Boże, ich scenariusz, ich adwent. Adwent polegał na tym, że się stawali coraz bardziej czyści i piękni, a potem z tym Egiptem to już w ogóle był dramat. Kochani, odczytajmy Ewangelię i odczytajmy ten program adwentowy dla nas. Dziś drugie czytanie było, że Bóg chce nas budzić ze snu. Obudźcie się śpiący. Dzień się przybliżył. Wstań ze snu. Jezus nas chce uchronić przed snem. Tym snem może być oczywiście chciwość, tym snem może być pijaństwo, tym snem może być obżarstwo, tym snem może być troska o wiele rzeczy. Ale dzisiaj Ewangelia chce nam ustrzec przed snem bardzo niebezpiecznym. Kiedy mówi nam pisarz natchniony, że jak było za czasów Noego, że żenili się, pili, jedli, ale tylko część weszła do arki. Dwóch na polu będzie, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Przed czym nas ewangelista Mateusz przestrzega? Przed tym sformułowaniem, że skoro wszyscy coś robią, a ja robię tak jak wszyscy, to mi nic nie grozi. Pamiętacie Państwo, jak byliśmy dziećmi, przychodziliśmy do domu i mówiliśmy: tato, dostałem dwóje z klasówki. Synu, dwóje, tatusiu, wszyscy dostali. A, no syneczku, to jestem z ciebie dumny. Dobrze, że się nie wyróżniać. Jak wszyscy, proszę Państwa, wiecie dobrze, że jak przychodziła nauczycielka i czytała twoje nazwisko, Kowalski 2, robiło się gorąco, Malinowska 2, Wroński 2, Jakubczyk 2, Pawlukiewicz 2, to mówiło się: a, spoko, wszyscy lówki, spoko. Jakaś taka tajemnica. Mamo, ile razy tak mówiliśmy? Mamo, kup mi dżinsy. Nie kupię ci, nie mam pieniędzy. Mamo, wszyscy już mają. Wszyscy mają dżinsy. Teraz dzieci mówią: wszyscy mają komórki. Mamo, no jak ja bez komórki, no. A no, synku, skoro wszyscy, to wszyscy. To jeszcze wydusimy parę groszy na tą komórkę. Wszyscy mieszkają przed ślubem. Wszyscy ściągają na maturze. Proszę Państwa, Pan Bóg się nie przestraszy, jeśli przyjdzie i w dniu ostatecznym zastanie jednego wierzącego, a 6 miliardów niewierzących, to powie: nie no, kurczę, coś z tym zbawieniem trzeba tu przeredagować. No. Nie mogę walnąć takiego numeru, że wszystkich potępię. No nie no. Dobra, grzesznicy, niech wam będzie. No. Nie, proszę Państwa. Jeśli jeden będzie zasługiwał na zbawienie, to jeden będzie zbawiony. I dlatego Chrystus mówi: dwie będą obok siebie pracować. Identycznie będą pracować, identycznie żyć, identycznie jeść, identycznie pić, identycznie mówić. Jedna pójdzie do nieba, druga będzie potępiona. Ciekawe, jakby Pan Jezus przyszedł i to powiedział: pokazać wam świętej Annie, jak ta granica będzie przebiegać? No ciekawe, czy tak by poszło? Czy tak by poszło? Czy tak by odkroił? Czy tam dwie osoby? Czy tam cztery? A wszyscy stoimy u świętej Anny, identycznie stoicie, identycznie się uśmiechacie, identycznie ręce składacie. Ja odprawiam przez świętą tak jak każdy ksiądz. A może być dwóch księży przy ołtarzu. Jeden pójdzie prosto do nieba, a drugi może mieć kłopoty. Jezus, przed snem wszyscy. Wiecie, jeszcze media sprawiają nieprawdopodobną jedność między ludźmi, taką przynajmniej w tematach, którymi żyją, poruszają. O czym będzie jutro Polska cała mówiła? Kto wygrał Mam Talent? Jak ta dziewczynka płakała? Jak się spłakała? Wie Pani, ja też się spłakałam. Mój mąż płakał. Mój stary też płakał, proszę Pani. Program w telewizji taki, wydarzenie takie. I my wszyscy o tym samym mówimy i mamy takie poczucie: nic się złego stać nie może, przecież ja robię to samo, co wszyscy. Uważajcie, każdego z nas Jezus zaprosi na rozmowę na sądzie ostatecznym i zapyta, czy ja byłem dla ciebie najważniejszy, czy właśnie wiedziałeś i byłeś posłuszny temu mojemu programowi. Czy wszedłeś do arki? Pamiętajcie, w Warszawie są ludzie, którzy wchodzą do arki Noego, ci, którzy są posłuszni Kościołowi, ci, którzy próbują bronić
czystości małżeńskiej, którzy sprzeciwiają się in vitro, którzy sprzeciwiają się aborcji, którzy są posłuszni, powtarzam, Kościołowi, którzy się modlą, odmawiają różaniec, są narażeni na wyszydzenia. To jest arka, dzisiejsza arka Noego. Kto wejdzie do arki Noego, zostanie ocalony. Proszę pamiętać rzecz nieprawdopodobną. Judasz odszedł od Jezusa przy Jezusie. Judasz odszedł od Jezusa, będąc jednym z 12 apostołów. I odszedł od Jezusa. Też mógł powiedzieć, no jestem jednym z 12, no chodzę tak jak wszyscy, robię to, co Pan Jezus każe. Jego serce było już gdzie indziej. Jego serce było już gdzie indziej, a potem już nawiązał kontakt z tymi, którzy chcieli Jezusa zgładzić. My się chcemy schować w tłumie. My się chcemy schować. A sąd ostateczny będzie, przepraszam, ten tłum, o może jeszcze tak powiem, to są te z Księgi Rodzaju wzięte krzaki i krzewy, gdzie Adam z Ewą poszli po zgrzeszeniu, schowali się w krzaki, schowali się w krzewy. To jest ten tłum, że tam mnie Bóg nie znajdzie, że będę jakoś uchroniony od osobistej odpowiedzialności. Nie, nie wszyscy nas ocalą, że ja coś robię jak wszyscy. Ocali nas Jezus i wierność Jemu, osobista, oparta na indywidualnym wyborze, wierność Chrystusowi. Ktoś powiedział, że sąd ostateczny będzie to wykarczowanie tych krzaków i tych krzewów, w których Adam i Ewa się schowali. My wchodzimy właśnie w krzaki, w krzewy, żeby się schować w tłumie. Proszę Państwa, teraz jakie są takie msze pogrzebowe czy ślubne nieraz, widać jak ludzie są zdezorientowani, kiedy się siada, kiedy się wstaje. I tak wstają, jeden na drugiego patrzy. Dobrze, jak jeszcze jest pobożna babcia i ona usiądzie z przodu, wszyscy ją widzą, to ona dryguje całym kościołem. Ale jak ludzie chcą właśnie tak jak wszyscy, nieraz jeden się pomyli, wszyscy się pomylą. Jeden utrafi dobrze, wszyscy pójdą dobrze. Będzie to wycięcie tych krzaków. Dlatego już za tydzień w czytaniach będziemy mieli pustynię. Sąd ostateczny to będzie wykarczowanie tych wszystkich drzew i krzaków, zerwanie dachu, rozwalenie ścian naszych różnych domków, które się pochowaliśmy przed Panem Bogiem. I właśnie tłumaczymy się często, że wszyscy tak robią, że wszyscy tak robią. Ja pozwolę Państwu, może to troszeczkę dziwny przykład, proszę mi wybaczyć, ale nas księży Pan Bóg w dowcipny sposób przygotowuje na sąd ostateczny. Na to zerwanie nagłe tego ukrycia się. Wiecie, proszę Państwa, my księża jesteśmy trochę ludźmi na świeczniku. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją samotnie i nie jesteśmy przyzwyczajeni do przeżywania jakichś bardzo osobistych, intymnych spraw na forum publicznym. Wy w rodzinach, no to tam się przebieracie, kąpiecie dzieci, pierzecie te ubrania. My księża to wszystko jakoś tak dyskrecji plebanii robimy. I my księża od lat opowiadamy sobie, te anegdoty krążą w różnych wersjach. Ja opowiem Państwu w jednej wersji, jak to, na czym będzie polegał sąd ostateczny. Właśnie w takiej wersji żartobliwego dowcipu Pana Boga. Jak to jeden ksiądz poszedł sobie do sklepu kupić piżamy i on bardzo cierpiał z tego powodu, że będzie musiał z tą panią rozmawiać o piżamach, prawda? Że jakieś tam ciepłe kalesonki chciał kupić. I podszedł właśnie i mówi, proszę pani, jakieś piżamy takie na mnie, więc ta pani wyjęła piżamę w słoniki, a powiedziała, będzie pan dobrze wyglądał, jeszcze takie słoneczka mam tutaj, a majtki to panu radziła takie cieplejsze, bo to zimę zapowiadała. I kiedy on był obłożony tymi majtkami, kalesonami, przez cały sklep, szczęść Boże, proszę księdza, szczęść Boże, parafianki, co ksiądz kupuje? W te słoniki będzie ksiądz bomba wyglądał, naprawdę. Więc, proszę Państwa, on miał jedno na ustach. Ziemio, roztąp się. Pochłoń mnie, ten sklep, tę ekspedientkę i te piżamy. Wziął pierwszą, lepszą piżamę i zwiał szybko. No to się zdarzy. Ale proszę Państwa, wiecie, co to będzie sąd ostateczny? Będziemy szli ulicą, bo to się stanie nagle. I nagle anioł zawoła, witaj miłośniku jedzenia, witaj miłośniku, witaj zdrajco, albo witaj ty o święta Pani. Aniołowie ci przygotowali dom w niebie. Aniołowie na ulicach zawołają do nas po imieniu. Szczęść Boże, proszę księdza. Ja też miałem takie przygotowania sklepowe na sąd ostateczny, ale nie powiem Państwu, co kupowałem. Ale proszę mi wierzyć, że nieraz jak człowiek coś takiego właśnie kupuje sobie tam, czy jest u lekarza, prawda, siedzi w kolejce do jakiegoś tam gastrologa, zaraz parafianka pobożna się trafi, co, albo pielęgniarka. Mój kolega kiedyś poszedł na badania, było 15-20 dziewczyn z medyka
z czego połowa jego dziewczyn z katechezy. Więc on powiedział, że nie da się zbadać, ale starsza salowa powiedziała, nie, to dziewczętki pójdą do zajęć, a ja księdza osobiście przebadam. Ale to jest naprawdę ten głos kiedyś nas wszystkich, wyjdź z tłumu, gdzie się chowasz. Wyjdź z tych swoich dyżurnych poglądów, wyjdź ze swoich jakichś tam nie do końca prawdziwych przekonań, wyjdź i stań na sądzie ostatecznym. Proszę Państwa, nikt z nas sądu ostatecznego nie przeżywał, więc nie wydaje się nam, jak to będzie, ale każdy z nas przeżyje sąd. W chwili śmierci wejdziemy w światło, wszystko stanie się jasne, przeżyjemy sąd szczegółowy, sąd ostateczny, ten powszechny. Wszystko przed nami będzie i wszystkiego doświadczymy. I nie ma tutaj zmiłuj się. Ktoś dał ciekawe porównanie sądu ostatecznego z wydarzeniami, które miały w 79 roku w Pompeji. Wielu z was zapewne było w Pompejach, widziało to miasto odkopane sprzed wieków. Ale to jest nieprawdopodobne, że naukowcy po wiekach zorientowali się, że ciała ludzkie, które były zalane lawą, potem jakoś się rozłożyły w proch, pozostawiając puste komory w lawie. I naukowcy wpuszczali w tą masę, rozłupywali lawę i nagle widzieli postacie sprzed prawie 20 wieków, postacie ludzi, którzy byli we śnie zalani lawą, bo dym ich zaczadził i popiół ich zaczadził. Niektóre, czytałem jeszcze dzisiaj dla upewnienia się, niektóre pary w uścisku miłosnym zostały zalane. Proszę Państwa, jakby im ktoś powiedział, ty leżysz z kobietą w łóżku zamknięty w domu, wtedy kamer nie było, podsłuchów nie było, za 20 wieków będą cię oglądać. Za 20 wieków ciebie, który teraz z tą kobietą leżysz, będą w muzeum tysiące, miliony ludzi oglądać. To nie powiedzieli, weźcie się w głowę, uderzcie ze. A lawa już leciała z Wezuwiusza. Podobnie wszystkie nasze ostatnie godziny zastygną, tylko nie będą zalane lawą, a oświetlone światłem, które przychodzi od Boga. Drodzy bracia i siostry, zaczyna się Adwent. Też jedno takie pytanie testowe. Czy jak ja o tym wszystkim mówię, że to się kiedyś skończy, że cię Pan Anioł zawoła po imieniu na ulicy, że może cię zastanie koniec świata na uczelni, czy w szpitalu, czy Bóg wie gdzie, to czy jesteś przerażony z tego powodu? Jeśli tak, to się nawróć, bracie. Czas Adwentu jest dobrym czasem na nawrócenie. Wyspowiadaj się z grzechu i zerwij z grzechem i żyj w pokoju. Adwent jest czasem radosnego oczekiwania. Pamiętacie, jak zrobiliśmy coś dobrego, nie wiem, zbudowaliśmy domek z klocków, jakąś wycinankę, dziewczyny coś wyhaftowały i nie mogliśmy się doczekać, kiedy przyjdzie babcia i to zobaczy. Kiedy przyjdzie tata, przyjdzie i to zobaczy już, bo ja mu tak chcę to pokazać, jak przychodzą goście. Mama, a pokażę wszystkim ciociom swój dzienniczek, bo pierwszy semestr i same piątkę. Dobrze, pokażę swój dzienniczek. Obyśmy tak czekali na Chrystusa. Nie mogę się doczekać. Ja się staram, ja walczę, ja się spowiadam, ja się zmagam, ja się modlę, ja przepraszam innych ludzi. Boże, żeby przyszedł już Jezus, ja Mu to wszystko pokażę, jakie to będzie piękne. Ale jeśli czujesz niepokój, przerażenie, że ktoś cię zawoła, tak jak tego księdza w sklepie, że ktoś cię zdemaskuje nagle, to się nawróć. To idź do spowiedzi dziś, jutro i powiedz, udaję, gram. Boję się, nie umiem, nie potrafię się jeszcze nawrócić, ale będę zmagał się i będę walił jak głową w mur, żeby się ten mur rozsypał. Kochani, spotkałem w tym tygodniu pewnego człowieka, który powiedział mi tak. No właśnie, to jest też przygotowanie dla księdza na koniec świata. Proszę księdza, słucham księdza kazań. Nawet mi się podobają, tylko zupełnie nie mam po tych kazaniach, nie wiem jak żyć. Ksiądz mówi, fajnie się tego słucha, ale jak żyć? No to ja się biję w piersi i chcę się nawrócić w Adwencie. Ja wam spróbuję powiedzieć. Przede wszystkim pamiętajcie, co powiedziała siostra Emanuel. Przeżyj jeden dzień. Świat jest chory na dwie choroby. Jedna choroba to jest przeszłość. Są ludzie, co siedzą i myślą godzinami. Zmarnowałem życie. Jak ja mogłam wyjść za mąż za takiego człowieka? Zmarnowałem młodość. Toksyczne miałem dzieciństwo. Molestowali mnie. Siedzą i analizują przeszłość do bólu. Jest druga grupa, która przygląda się przyszłości. Teraz to już nie ma co, ale od 1 stycznia to się biorę za siebie. W przyszłym roku to się zmieniam. O nie, koniec, zmiłuj się. Natomiast siostra Emanuel mówi, najważniejszy jest dziś.
28 listopada 2010 rok. To jest najważniejszy dzień dla Ciebie. Nie myśl o przeszłości, nie myśl o przyszłości. Pomyśl, jak przeżyć dzisiejszy dzień. Zostało pół dnia, ale po czwartej wyjdziecie z kościoła. Co ja dzisiaj mogę zrobić dobrego? To jest ważne, jak żyć. Przeżyj ten dzień pięknie. Zaplanuj jutro poniedziałek. Bo my myślimy tak, Boże, przede mną jeszcze z 30 lat. Nie grzeszyć mam, żyć porządnie. Nie dam rady, 3 dychy. Nie dam rady. Zostaw te 30 lat. Nie wiesz, czy te 30 lat nie zamieni się w 3 tygodnie. Przeżyj dzień dzisiejszy. Całe 30 lat składa się z takich samych dni. Drugi punkt, konkretnie, żeby było. Spotkałem mojego kolegę księdza proboszcza. Zwykłego proboszcza najzwyklejszej parafii podwarszawskiej. Co u ciebie w parafii? Słuchaj, mówi, rewelacja. Ja mówię, co za rewelacja? Co tam robicie w tej parafii? Słuchaj, mówi. Mamy tak, majowe, bardzo fajnie przygotowane, przychodzą ludzie, wiesz, babki się modlą, mówi. Czerwcowe mamy, to i dzieci przychodzą, roraty, dużo ludzi, słuchaj, ja przypominam, żeby się modlili na roratach. Słuchaj, na mszach świętych, wiesz, też śpiewamy, też kupiliśmy sobie taki rzutnik, ekran, ludzie coraz lepiej śpiewają. Słuchaj, no mówię ci, w parafii jest rewelacja. Ja tak czekam, że on powie, że uzdrowiciele są co 2 tygodnie, że Benedykt XVI się do nich wybiera, że... poniżej ojca Messnera czy Knabita to nie schodzą w kazaniach. A on mówi mi, że roraty, że litanie, że majówki są dobre, że ludzie śpiewają. Bo mówi do mnie na koniec, wiesz, bo najważniejsze, żeby ci ludzie byli po prostu pobożni. Chcesz konkretu? To bądź pobożny. I nie wstydź się nawet swojej parafii. I idź na majówkę, teraz będą roraty. I bądź pobożny, dobry człowiek. Daj na paczkę dla dzieci biednych. Napisz kartkę do tych, których nie życzyłeś im na Boże Narodzenie już od lat. Wiecie, taka zwykła pobożność. Przepraszam, bo ja sporo z was znam i wy mnie znacie. My szukamy nieraz, słuchaj, jakieś rewelacyjne rekolekcje. Ignacjańskie skrzyżowane z psychoanalizą. Super, proszę księdza. Dobra, gdzie to jest? Ale przynajmniej 3 tygodnie. 3 tygodnie. Są zapisy. W pakiecie wszystko jest. Natomiast proszę mi wierzyć, że te proste babcie, które chodzą na te roraty i na te nabożeństwa, jeśli chcesz przeżyć dzień, jeśli chcesz być pobożny. I jeszcze jedna rzecz. Uważajmy na uczynki ciemności, bo przed tym przestrzega dzisiaj nas Biblia. Pamiętajcie, mówiłem to wam kiedyś, ciemność bywa jaskrawa, kolorowa i hałaśliwa. To nie jest tak, że w ciemności żyje ten, kto jest w jakiejś depresji, siedzi przy oknie i gapi się w sufit, leży całymi dniami na łóżku. W ciemności może być biznesmen, który podpisuje umowy, wynajmuje powietrzną taksówkę, który prowadzi biznesy na różnych końcach świata i wydaje mu się, że jest taki światły, czyta prasę w różnych językach. Ciemność bywa niekiedy kolorowa i jaskrawa. Pamiętajcie ten przykład z warszawskiego tramwaju. Dziewczyna siedzi chłopakowi na kolanach, a on do niej mówi, moje ty słoneczko, mój ty księżycu, moja ty gwiazdko, a ona mówi, nie ściemniaj. Mówienie może być ciemnością. Mówienie może być ciemnością. Efektowne mówienie może być ciemnością. Właśnie ludzie, którzy przerzucają te 300 kanałów na swojej satelicie, odchodzą często od telewizora, tyle się nałykali, że nic nie wiedzą. Uważajcie na to. Niech nam, przepraszam, w imię solidarności z Maryją i z Józefem, niech nam na Boże Narodzenie czegoś zabrakło. O, patrzcie, zapomniałam coś kupić. Dobrze, mamo, ale jesteś i się uśmiechasz. Ale jesteś i się uśmiechasz. Jeśli już planujemy prezenty, bądźmy przede wszystkim sami dla siebie prezentem na Boże Narodzenie. Zapakujmy się ładnie we wstążeczkę, dodajmy kwiatuszka, i bądźmy dla siebie nawzajem prezentem. Najwspanialszy i może się często okazać rewelacyjny prezent. Bądźcie gotowi, bo w chwili, w której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Ale to jest nie zaproszenie do tego, drżyjcie ze strachu, zobaczycie, jak was podejrzy i się rozliczy z wami. Nie. Adwent, powtórzę, to radosne oczekiwanie. Zróbcie, kochani, z tego radosne oczekiwanie. Przeżyć jeden dzień, być pobożnym człowiekiem i być umiarkowanym we wszystkim. Oprócz oczywiście miłości do Pana Boga, bo ta idzie na cały gaz. Być pobożnym, być umiarkowanym i przeżyć jeden dzień. Chciałbym, żeby zaproponować wam, oczywiście chciałem taki program na Adwent. Powstańmy teraz.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony. Bóg jest już blisko, ta radosna wiadomość, aby przepełniła i uspokoiła nasze serca, abyśmy mogli dobrze przeżyć Adwent. Przedstawmy teraz Panu nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, o wyciszenie dla wszystkich uczniów Chrystusa, aby w adwentowej ciszy odkryli prawdę o sobie i obecność Boga w swoim sercu. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich kapłanów, którzy w tym Adwencie będą prowadzić rekolekcje adwentowe. Niech Duch Święty przepełnia ich słowa. Ciebie prosimy. Za tych, którzy są zniewoleni jakąś wizją superobfitych świąt, pełnych jakiegoś przepychu, którzy już mają całą w głowie listę wielkich zakupów, niech pamiętają o prostocie groty, gdzie narodził się Jezus. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy szukają nieraz w Kościele nadzwyczajnych rzeczy, nadzwyczajnych kazań, nabożeństw, osobowości, śpiewów, by odkryli Boga w prostocie pobożności. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy mieli czyste serca, nawet jeśli niedoskonałe, nawet jeśli jeszcze skłonne do zła, ciągle oczyszczane, by stały czuwające przed Panem i by to spowodowało, że ten Adwent będzie dla nas bardzo radosny, żebyśmy się nie mogli doczekać, kiedy pokażemy Panu Bogu nasze życie. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, daj nam ducha, z którym przepełniłeś serce Maryi i Józefa, abyśmy tak jak oni ufali Tobie i poszli drogą, którą Ty dla nas przygotowałeś, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.